Cześć! Jest już przycisk zawieszony i telewizor. Tyle, więc kończymy studio. Ale witam was w kolejnym odcinku Try Not To Love Challenge. Niestety, pod poprzednim odcinkiem nie daliście popisu. Pojawiło się chyba tylko 7 tysięcy łapek w górę. Więc mam jakby zamiast 5 standardowych serduszek tutaj, mam tylko 4. Miało być wyzwanie jakieś, z racji tego, że nie było nawet 10 tysięcy łapek w górę. Wyzwanie przekładamy z tamtego odcinka na ten. Czyli w tym filmie w komentarzach piszcie, jak przegram, co ma się wydarzyć w następnym odcinku. Nie muszę przedłużać, lecimy, zobaczmy, jaki dzisiaj petardycowy filmik został przygotowany. Także jazda, jazda. Mamy kobitkę, która otwierała browara i skończyło się to tragicznie. Mam jakiegoś tęczowego pstrąga. Co mu obił jaja? Są takie ryby? Co to była za ryba, ty? A tu babeczka ryby na pewno nie znajdzie, bo jakby labradory ją pozamiatały. Hopla. No jak nie umiesz chodzić na szpilkach... Nie umiesz chodzić na szpilkę, to nie zakładaj butn na nogę. A teraz chwila dla wieloletniego sponsora na moich filmach, czyli World of Warships. Sam WoWs to gra zespołowa, która koncentruje się na bitwach morskich, w której możesz razem z przyjaciółmi popływać statkami i trochę postrzelać w siebie i innych. Ilość statków w grze to ponad 400 okrętów z okresu I i II wojny światowej. Piękne krajobrazy toczonych bitew morskich z całego świata, od Mórz Północy do Ameryki Łacińskiej. Wiele map, które wymagają różnego podejścia i strategii, żeby wygrać. Jeżeli jeszcze nie graliście w World of Warships, to serdecznie zachęcam Cię jeszcze do pobrania gry w opisie tego linku tam pod spodem, za rejestrację z mojego linku i użycie kodu BOOM. Dostaniesz super bonusy, takie jak 200 dublonów, 2,5 miliona kredytów, 20 premium kamuflaży, 2 okręty St. Louis oraz Emden, to jest akurat okręt premium, oraz 7 dni premium specjalnie dla Ciebie. Pobierz darmową grę z mojego linku w opisie poniżej, odbierz unikalny pakiet startowy i dołącz do grona ponad 100 milionów graczy z całego świata oraz baw się dobrze na serwerach gry World of Warships, mistrzu. Link w opisie. A my wracamy do odcinka. Dobra, mamy kobietę, która nie wiem, co chciała sobie zrobić. Wipeout dla dorosłych i kompletnie to nie wyszło. Ona staje szpilą na... Czy to jest... Browar? Nie. No, tego się nie spodziewałem. Ale gówno. No hit, to jest po prostu... Dobra. No i masz, pijecie dzisiaj chyba sami albo w ogóle. Jest bardzo dobrze. Tutaj mamy kobietę, która gra w golfa, ale tylko trawą. Jeszcze się obróciła troszeczkę z delikatnym obrotem. Nie przejmuj się, bo każdy kiedyś zaczynał. Każdy gdzieś zaczynał. Tu mamy uderzenie. Coś go Co się stało? Przepraszam, bo ja chyba mrugnąłem. Co tu się wydarzyło? Czy on w coś uderzył? A, palcami, przodem palców uderzył. Mały palec, dobrze. Mały palec obity. Ten tu skakał nad krzakami, miał wracać. Nie ma szans, że je przeskoczysz. Para adekwatna, delikatne uderzenie. Kamasta w łóżku. To chcę ją zeżreć. Prawie mu wskoczyła do japy, prawie się udało. Dobrze, wszystkiego najlepszego. Dobrego tortu. Pies fit postanowił, że troszeczkę poodpoczywa i wiecie, będzie troszeczkę bokiem sobie chodził, żeby rozprostować bioderka. To się często zdarza. Tu mamy kobity, które... Przechylanie kajaków w ogóle to jest jeden z popularniejszych motywów na tych filmach. Przechylanie kajaków. Kto to wymyślił? Wywaliły się, nazbierały bigosu do środka. Tato, co masz dobrego? Jakiegoś Big Maca. Rewelacja. Zbieraj z ziemi, konsumuj. O, ta ją nagrywała koleżanka. To jest chyba jakiś stary film. Stan Magnolc. Zjadłeś moją muffinkę? Nie. Ale mały gówniarz niedobry. Dobrze, mam 4 serducha, ty. Are you? Ona powiedziała, nie did you. Are you ate my muffin? Czy ty zjadłaś moją muffinę, a młody opierdziela sobie? Co to było? Nieważne. Troszkę się zdenerwowała. Tutaj się rozpędza. Rozpędziła sam ponton. Chyba tak miało być. Ile tu jest wody w tym aucie? O Jezu. Darmowe drinki. Oh my goodness. Wylały się? Wszystkie. Ile zostało? Właściwie tylko jeden. Dobra, gościu przeskakuje nad samochodzikiem. W tle słyszymy pierdy. Ktoś tam... O, czy da się squeeznąć jajko? Ogólnie się da. Trzeba użyć do tego bardzo dużo siły. I będzie chyba jakiś strzał. To się może udać. On się udało. To ja to obroń... W sensie on wszedł do własnej bramki, bo... Może już był gwizdek, a nie słyszeliśmy końcowy. Nie było gwizdku. Dobrze, sędzia, miejmy nadzieję, że tego nie zauważył. To by było najlepsze. Dobra, tutaj mamy i odleciała jej peruła. No i dobra, składany laptop. A, ten tak ze swoim nie może zrobić. Ty idioto. Taka piękna matryca. Mamy gościa, który świeżo wjeżdża do lasu. Szuka i dzika w lesie, prawda? Co to jest? Bardzo ładny. Przydriftował sobie na automatycznie jeżdżącym łowełku. Bardzo dobrze, tak miało być chyba. Zobaczcie to. Reklama World of Warships w filmie, w którym
blokujemy World of Warships. Także to jest znak dla ciebie, że musisz zagrać. Na początku odcinka była wstawka, także mam nadzieję, że ci się spodobała. Mamy mężczyznę, który próbuje rozwalić krę lodową siekierą. To coś mu... obite jaja? Wpadło... Dlaczego mu wpadła do wody? To takie nienormalne. Ten tu uderza. Zostałeś zmagowany. Bo gościu sobie załączył kolejny żeton. A ten prawie nabił 1000. Rozwalił mu łeb bez kitu. Co ty kroisz? Przecież to jest serwetka, idioto. To jest serwetka do wycierania twarzy. Byłaby... Tak było. Tak było, nie kłamie. To jest właśnie jak cebula przyjedzie do jakiegoś hotelu. W Polsce czy za granicą. Ten tu obróci, to się nie uda, prawda? Takie pancakesy to ja rozumiem. I tatu się rozpędza. No i tak się gra w brykieta, krykieta, w sensie w kręgle. Dobrze, mamy kobity, które... No jest... Oh my god, zbieraj 3 dni teraz, za karę masz. Dobrze, że to tylko książki, a nie na przykład kosmetyki, z których się wszystko wylało, wiesz o co chodzi. Ten tu szczeka. Dokąd bie... Czemu on biegnie? Jest powrót. No i to jest ten kozak. O, ktoś tu się zlał? Co to? A pieniądze? Królowa... Jej podobizna odlana w moczu. Wygląda tak samo. Zobaczcie to. Zajebiste, brakuje tylko korony, ale to się udało. Mamy pool dance mężczyzn, dlatego nie jestem za, no nie jestem za, wiesz. Nawet upadek nie wygląda zbyt seksownie u facetów, to co chodzi. Dobrze, otwieranie browaru... No i tak się... Otwarty, proszę bardzo, drinkuj, pij, śmiej. Czemu on goni buldoga francuski? I masz za karę obitą mordę, nie goni się buldoszków. Co się stało z twoim salcesonem? Jakie się rozlały nogi w tym, bez kitu. Co to, Hardwell po przepiciu na Tomorrowlandzie? Będzie jakaś zabawa, będzie robił gwiazdę chyba. Okej, okay. Zobite plecy na wykładzinie, to jeszcze i znowu obracający się kajak. No ja nie mam siły, ile tych kajaków? Zobacz to. Nie wyjechał z nenufarów, zahaczył tam. Tutaj, oj, jest coś strasznego, coś horrorowego. Jesus, chyba pająki. Co tu się, ale ją wykręca. O co tutaj, czy ona jest podpięta jeszcze, prądy ją rażą albo jego? Dobra, gościu, który na kulach zrobił życie, ma 2 swoje i 2 poboczne zielone, na których ćwiczy. Dobra, to jest jakaś stodoła w Rosji, ona powinna się otworzyć i się otwiera, wyrwiesz całą, prawda? Spadły zawiasy, nie jest najgorzej, pojedź do mrówki, oni ci wymienią. Mamy kobietę, która wyrywa sobie rzęsy, on mówi, to miała być moja jedyna. Piąteczka z dogiem, proszę bardzo, ciułała, to jest San Andreas. Oczywiście, że tak, lecimy dalej. Dobrze, że nie musisz kierować, mordo, że masz swojego kierowcę. No i dobra, był jakiś napój. Jak? Pytam jak. Ten tu żongluje i zagryza jabłka. Tak się da? Przecież masz poobgryzane dziąsła, czyli... Gościu skończy i te jabłka będą obgryzione? Co to za triki? O co tutaj? Co ty ćwiczysz? Dziewczyno, balet, siłowniany balet? O co tu chodzi? Ta robi salto. Znaczy zrobi salto. Na bank zrobiła salto. Po prostu była oparta na rękę. Bolesne. Gdzieś tam nogami po asfalcie. Ten tu się rozpędził. To też się często zdarza na tych filmach. Będzie uderzenie. Za jeden. Oj, zahaczył głową. Nic się nie stało. Oby było... A tam mówi sunshine, słońce wstało, dla niego zaszło, bo uderzył łbem. Spokojnie, taka piłka nie zrobi ci krzywdy, możesz ćwiczyć dalej. Co jest, ten pies się... What the fuck? Backflip doxa! Psy tak umieją? Zobacz to, ty. Do the flip, on powiedział do the flip, zrób obrót, bez kitu. Mu chodziło pewnie o obrót, a nie tylni. Dobra, hoverboard, prawda, w X-Traila, tak? Ciągnij, dobrze. No i od razu możesz wymieniać podzespoły pod spodem, pod samochodem. Tu się gonią na plażę, miało być romantycznie. Wyjdzie pewnie jak zawsze. Zła... Nie po... w nocy, mordo. To było za mocne. O, lodow śpiewania, nie ucz go, jak to robić. O co tobie chodzi? Podłoga dzisiaj jest ta... Pogoda, przepraszam. Podłoga jest taka, że jest ciepło, ale jest zimno, wiesz o co chodzi. Także taką podłogę mamy dzisiaj. Dobra, tutaj mamy na hulajnodze, ten się rozpędza. No i kara, idzie z browarem. O, jest browar. Proszę, to dla pana. Dziękuję, ale jest gorąco. Czyli tak się podaje piwko, jak jest gorąco gdzieś w Stanach. Dobra, rozpędza. Siły specjalne, szkolone specjalnie w Polsce. Na polskie działania, o co chodzi? Co ty robisz? Jeb, siadła do wózka. Ale możesz pić dalej, nic się nie wylało. Dziki zachód. Jedź z tym byczkiem, lecimy.
Czy, oj, obstawiam, że to potrwa 4, nawet nie trwało sekundy, chciałem powiedzieć, że 4. Ona nie wie, co się stało, a ten tutaj, Billie Jean, this not my love. Wraca z browarami do domu, także spokojnie, może posiedzieć, pobawić się. Jest jechanka, okej. Okay. Dojście do końca, proszę bardzo. No i doszedł na piętach, proszę bardzo. A tu mamy co? Ale masz, chłopie, kajdan. Co to jest? To działa w ogóle? Rolex, przecież to jest do jedzenia, chłopie. Darmowe Wi-Fi, weź swoje hasło. No, dziękuję panu. Network, powodzenia. Hasło, ojojojoj. Każda literka powinna być zapisywana osobnie, albo dopiero w notatniku. I w notatniku powinna być... Powinna być przeklejona. Nie no, bez przesady, szanujmy się. I komuś się chciało to drukować tyle razy, nie wierzę. Proszę bardzo, małe tsunami, pozuj! Nie przewracaj się, też na pewno masz pozować. Mam jeansy. O, obsrałaś się, czy tylko rozerwane dżiny? Dobra, kupisz nowe, bo się zachowujesz, jakbyś miała nasrane w porach. Oj, oj, oj. Niestety, i to zimą, idź szybko do domu, nie marznij. Co? Tylko nie za dużo. Obetnij mi trochę, ale nie za dużo. Czemu chciałeś sobie uwydatnić czoło? Po co? Lądowisko dla samolotów. On da radę. Da radę, jeszcze jeden skok. Ten już pod... Próbował pod spodem, lepiej było już przeskoczyć, prawda? Co to ma? Baby Yoda wy... Baby Yoda jęzorem ci strzela, drukarka 3D. Oj, tu mamy! Jaki... Daj mi... Obite jaja o kant stołu. No tego się nie spodziewałem, panie dziadku. Bang. Nie uderzył się, to było udawane, tam nie było uderzenia. Dobra, strzelaj. Brzdęk. No i masz te swoje challenge, no. Proszę bardzo. To wszystko, co mam. To była jego żona. Ona mu powiedziała, to dlaczego? On powiedział, dlaczego? No to wszystko, co robisz. A on, to wszystko, co mam. I powinno być... Wiecie, o co chodzi, nie? Że szybka kontra. Nieważne. Miałeś konsolę, mogłeś grać. Dobrze. Pani babciu, o Jezu, czy to jest park trampolin? Kurde, ale ją urwało. Ty, a tu balon w ciało. Idealnie, mamy uderzenie wybitne. Ktoś dostanie... Nie szkoda sklepiku. Szybka porażka. No ale dobra, no to będzie też motywacja dla was, żeby zostawiać więcej łapaczek i zostawiać kary. Dziękuję serdecznie za oglądanie, jeżeli chcecie więcej. Rhino Tulaf Challenge, oczywiście piszcie pod spodem, w których momentach się zaśmialiście. No i wymyślajcie kary, ale takie realne do zrobienia, bo w poprzednim odcinku widziałem karę, żeby stanąć na końcu pokoju i krzyczeć do mikrofonu. To by musiał cały odcinek drzeć japę, to by było nie do wykonania. I pamiętajcie, że który komentarz będzie miał najwięcej polubień, ten robimy w następnym odcinku. Ale szybko zostawiacie łapeczki w górę, bo na początku nie było łapeczki w górę, także teraz 5 sekund na zostawienie mistrzowskiej LEDowej łapki podświetlanej w górę. Czas minął. Jak już łapeczka zostawiona, to dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, lecę nagrywać dalej. Puu.